To nie jest tak, że się myśleniem naprawi świat zewnętrzny, natomiast z całą pewnością jest tak, że jeżeli nasze własne myśli będą nas unieszczęśliwiać, no to żadne zdarzenia zewnętrzne, choćby były najkorzystniejsze, to już nam nie pomogą. Cześć! Tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. W tym odcinku pomówimy o piątej i ostatniej sprawie od nas zależnej, czyli o naszych wyobrażeniach, narracjach, opowieściach, o tym jak myślimy sami o sobie i o świecie dookoła. Oczywiście też przypominam, że jeżeli ktoś z Was lubi formę pisemną, to zapraszam na stoickiego maila, gdzie są treści trochę inne niż tutaj, stoickichgłos.pl. Oczywiście jak podcast tej Patronite, to wszystko powstaje dzięki Wam, patronom i patronkom, za co bardzo serdecznie dziękuję. Również zapraszam patronite.pl ukośnik Stankiewicz, a tych z Was, którzy chcą szkolenia stoickiego u siebie w firmie, po prostu proszę o maila. I wszystko dogadamy. A teraz przejdźmy już do rzeczy, bo dzisiaj jest dużo do omówienia. Tak jak mówiłem, jest pięć rzeczy zależnych od nas w 100%. Wartości, które już omawialiśmy, nasze cele, które już omawialiśmy, kierunek, w jakim kształtujemy nasz charakter, o tym też już było, nasze reakcje na rzeczy, czy ściślej, nasze reakcje na nasze reakcje o tym też rozmawialiśmy już. Na, na dzisiaj zostaje numer 5, czyli nasze, no właśnie, ta terminologia zaraz będę o tym mówił no generalnie nasze wyobrażenia, nasze narracje, nasza opowieść, którą snujemy o samych sobie i o świecie dookoła to jest. Nasz temat na dzisiaj. Ja nie jestem w kwestii tej terminologii, ja nie jestem żadnym dogmatykiem. Uważam, że jak sobie chcemy, tak sobie nazywajmy. Stoję i zawsze stałem na stanowisku, że ważniejsza jest realna treść niż taka czy nie inna nazwa. Więc to, o czym dzisiaj mówimy, u Marka Aureliusza się nazywało w tłumaczeniu polskim oczywiście, nazywało się Wyobrażeniami. Ja korzystałem z tej nazwy w mojej sztuce życia według Stoików, w mojej książce. Jednak od wydania tej książki minęła dekada, a autor by się nie rozwijał, gdyby cały czas uważał, że to powinno tak być jak było przed dekadą. W książce amerykańskiej nazwałem to narratives, czyli po polsku opowieściami, a tak trochę politechnologicznie ujmując narracjami. Jeszcze inny możliwy termin, taki bardziej psychologiczny, to ramowanie, który fajnie też wyjaśnia o co chodzi. Ramowanie, czyli właśnie sposób, w jaki obudowujemy sobie i opowiadamy rzeczy, zdarzenia, świat i samych siebie. Na takim najogólniejszym poziomie to tematem tego dzisiejszego podcastu jest to, jak myślimy, sposób, w jaki my uchwytujemy myślą rzeczywistość. I teza stoików tutaj jest taka, że w większości wypadków bezpośrednio rzeczy i zdarzenia ze świata zewnętrznego nas nie dotykają, tylko dotykają nas poprzez tą opowieść, poprzez te wyobrażenia, poprzez ten sposób, w jaki wyobrażamy i wyjaśniamy świat. I samych siebie. O tym słowie narracja to się dużo dzisiaj politycznie mówi i słyszy, że taki czy inny polityk ma taką albo inną narrację, czy taka partia ma taką narrację w danym okresie na dany temat, itd. i tak dalej. W pewnym sensie taka polityka czy taki teatr odbywa się też w naszej głowie. Tak? Stoicy mówią, że rzeczy i zdarzenia, wszystko, co jest od nas zewnętrzne, no, zapośredniczamy sobie poprzez nasze myślenie, czy jakby dopiero naszym myśleniem. Wciągamy je tak naprawdę do naszej głowy i do naszej jakby tożsamości. Tak? I w związku z tym, że to tak działa, to jest ta główna podstawowa teza, mamy szansę na to w sposób dość fundamentalny wpływać. Podkreślę od razu, co pewnie parę razy będę musiał zastrzec, że to nie chodzi o żaden jakiś taki trywialny sens. No, wiadomo, że jeżeli ruska bomba urwie mi nogę, no to to jest fakt, który działa bezpośrednio i z którym jakby nie, nie da się cofnąć. Czy jeżeli nie wiem, boli mnie ząb, przykład, mniej skrajny, czy ramię, o czym będzie dalej, no to po prostu boli i tego bólu myśleniem nie zniweluje, to nie działa w ten sposób i w ogóle nie o to chodzi. Natomiast stoicy tutaj. Przekonują nas, że istnieje taki nietrywialny, wszechogarniający sens, w którym to jakby jest jak najbardziej prawdziwe, że ten ostateczny wpływ zdarzeń zewnętrznych, pomimo tego, że właśnie ruska, bomba, bolący ząb i tak dalej są ode mnie niezależne, to ten ostateczny wpływ zdarzeń zewnętrznych nie jest bezpośredni na mnie, tylko jest zapośredniczony poprzez sposób, w który myślę. I stoicyzm ma tutaj to do siebie, jak i wszędzie, że się bardzo ładnie zgadza z nauką. Badania pokazują, że żeby coś. Zrozumieć, czy żeby coś w ogóle przyjąć, że, to, że coś istnieje, no to potrzebujemy zawsze pewnego opakowania, wyjaśnienia, czy właśnie opowieści, która jakoś zdarzenie dane szufladkuje, opakowuje i umieszcza w odpowiedniej przegródce. Świat, który jest nieopisany, świat, który jest nienazwany, jest światem niepoznawalnym. Rzeczy tak działa poznawczo człowiek, no muszą zostać w jakiś sposób opowiedziane, nazwane, żeby w ogóle zaistnieć w naszej świadomości. I na to są badania, ale można też podać fajne argumenty, takie trochę poprzez, jak to się w fizyce mówi, machanie rękami. To mi się przypomniało już a propos filmu o Oppenheimerze, na który się wybieram w przyszłym tygodniu. W sumie cała filozofia to jest trochę machanie rękami, no ale co zrobisz? Te argumenty są ważne tak czy siak. Dwa tutaj podrzucę. Pierwszy jest taki, że argument, który w zasadzie pochodzi od Sokratesa, nawet, niż od, nawet bardziej od Sokratesa niż od Stoików, jest taki, że gdyby to fakty i zdarzenia decydowały o tym, co się z nami dzieje, no to. To by było dużo bardziej zdeterminowane. Mówiąc krótko, na te same fakty czy te same zdarzenia wszyscy byśmy reagowali tak samo, a ewidentnie tak się nie dzieje. Doświadczeniem życia człowieka jest właśnie pluralizm. Na jednej te same fakty, zdarzenia, szczęścia, nieszczęścia różni ludzie reagują różnie. Jeden się załamuje po pierwszej porażce, drugi po dziesiątej, trzeci w ogóle się nie załamuje i tak dalej, to właśnie dowodzi tego w jakiś sposób, że myślenie zapośrednicza to, co odczuwamy i to, co e, robimy, a zarazem dowodzi, że właśnie w myśleniu jest ten interfejs, ta dźwignia, którą można tą rzeczywistością naszą manipulować. I nawet w skrajnych wypadkach to widać, tak? Jakichś katastrof czy innych nieszczęśliwych zdarzeń, no widać, że różni ludzie różnie reagują. Wiemy o tym z literatury, wiemy o tym z doniesień e, medialnych czy wiemy o tym z mediów społecznościowych. To nie jest zdeterminowane, jakby, którą reakcją my będziemy. I tu jest właśnie ta przestrzeń wolności człowieka, że możemy zdecydować, na którą reakcję czy na którą opowieść o danej sytuacji chcemy w danym momencie postawić. Drugi taki insight, który tu warto podrzucić już bezpośrednio od stoików, jest taki, to będziemy o tym mówić jeszcze w tym podcaście, w sensie w późniejszych odcinkach, będziemy mocno to rozwijać, no że jest przecież tak, że my jako ludzie bardzo często boimy się, czy martwimy, czy przejmujemy rzeczami, których jeszcze nie ma. Martwimy się rzeczami, zanim one w ogóle się ziszczą. Tak? Coś się jeszcze nie stało, co więcej, być może się nigdy nie stanie, a ja się już tego boję i już mi to zatruwa życie. Ten czas przyszły, niedokonany, taki możliwy tylko. Już traktuję jako teraźniejsze źródło smutku. To jest też świetnie opisane w literaturze i w badaniach zjawisko. No i to jest oczywiście to, czego robić nie należy i będziemy się tutaj w tym podcaście uczyć, jak tego unikać. Ale jest to też zarazem dowód, że właśnie no nie zdarzenia na nas wpływają, a przynajmniej nie tylko zdarzenia na nas wpływają, ale w sposób fundamentalnie istotny, zapośrednicza nasze myślenie, nasze wyobrażenia, nasza opowieść, czy jak to tam chcemy nazwać. I ja sam Tutaj przeszedłem pewną drogę, jak o tym myśleć w ciągu tych już kilkunastu lat, jak w stoicyzmie siedzę, bo to na różne sposoby można ujmować. U samego marka Aureliusza są w zasadzie dwie możliwe interpretacje. Można powiedzieć, że wyobrażenia mogą być albo prawdziwe, albo fałszywe, i że wtedy naszym zadaniem jest porzucić te fałszywe, tak? I trzymać się tych prawdziwych, ale inna interpretacja marka byłaby taka, że wszystkie w ogóle wyobrażenia są fałszywe i trzeba porzucić wszystkie wyobrażenia, bo one z założenia są pewnymi deluzjami, jak to młodzież mówi i trzeba w związku z tym patrzeć tylko na rzeczy takie, jakie one są. Oba te spojrzenia z dzisiejszej perspektywy no, wydają się zasadniczo niewystarczające, tak? bo w pierwszym przypadku no, jest pytanie o kryterium tej prawdziwości, skąd wiemy, które są prawdziwe, które są nieprawdziwe. W drugim wypadku jest jeszcze większy problem, co to właściwie znaczy i w jaki sposób poznajemy rzeczy takie, jakie one są. Tak? Mariusz Max Kolonko zasłynął kiedyś frazą Mówię, jaki jest, no, ale to jest właśnie problematyczne, no bo nie do końca wiadomo, jaki jest i nie do końca wiadomo, w jaki sposób to uchwycić. To nie jest sposób myślenia, wydaje mi się, który będzie dobrze śmigał, to jest problematyczne i po latach studiów tego problemu, latach lektur, wydaje mi się, że najbliższe jest mi takie no, nieortodoksyjne myślenie, które, no właśnie, stoicyzm reformowany, które tutaj Wam proponuję, gdzie są no, dwa punkty, że po pierwsze, nie chodzi o statyczne wyobrażenia, ale właśnie o narrację, o powieści, pewien sposób myślenia. Wyobrażenie to jest takie pojęcie statyczne, strasznie i tak. Stoicy generalnie o tym piszą, że to jest coś, co można przyjąć albo odrzucić, takie coś zero-jedynkowego. Natomiast tutaj chodzi, właśnie mówiąc o narracji, czy opowieści, czy o sposobie myślenia, no mówimy o pewnym dynamizmie, pewnej ciągłości, pewnej powtarzalnej strukturze myślenia, o co by tutaj chodziło. I też właśnie widać bardziej, że to jest coś, co kształtujemy, a nie coś, co zero-jedynkowo przyjmujemy albo odrzucamy. Opowieść, narracja to jest coś, co trwa w czasie, co możemy i powinniśmy zmieniać i kształtować. Po drugie, no jak to z narracjami, no nie ma mniej i bardziej prawdziwych. Są po prostu te, które lepiej sprawdzają się i te, które się gorzej sprawdzają. W amerykańskiej książce ja pisałem, że są useful i useless narratives i że mamy pełne prawo wybrać to pierwsze. I to jest to, co bym tutaj proponował: że chodzi o wybranie tej narracji, tej opowieści, tego sposobu myślenia, który jest najkorzystniejszy, najbardziej taki. Pożyteczny czy najbardziej użyteczny, trochę inaczej, najbardziej użyteczny dla nas. I oczywiście to korzystny, użyteczny to nie jest w żadnym egoistycznym czy utilitarnym sensie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby sobie wybrać interpretację korzystną dla samego siebie, w tym sensie, że ja jestem jakiś tam mądry, wspaniały, a wszyscy są dookoła głupi i to jest w ogóle ich wina. To kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wybrać taką opowieść o sobie która jest wzmacniająca, która czyni nas silniejszymi, która nas upodmiatawia. Przykład klasyczny stoicki, czyli przytrafiło mi się coś złego, coś niekorzystnego, nieszczęśliwego, coś mi zaczęło boleć, czy coś takiego. Chodzi oczywiście o to, żeby nie myśleć sobie, że to jest, powiedzmy, kolejny dowód na to, że jesteśmy do niczego, bo tak rodzice powtarzali, albo pani w podstawówce już tak mówiła, tylko raczej patrzeć na to, że to jest przychodząca z zewnątrz, niezależna od nas okoliczność, że tam nie wiem, ząb boli czy coś, z którą trzeba się uporać, tak? Albo nawet jeszcze mocniej pomyśleć o przypadkach z przeszłości, kiedy się z czymś takim skutecznie uporaliśmy. I jakby cała rzecz się sprowadza do tego, że to jest nasz i tylko nasz wybór, który ten sposób myślenia będziemy chcieli wybrać, tak? Do tego się wszystko sprowadza, że mamy swobodę wyboru myślenia. Nikt nas nie trzyma za głowę, w sensie nikt nie siedzi w naszej głowie z pistoletem i nie zmusza nas do myślenia w określony sposób. Nasze myśli nie będą nigdy do końca nasze, jeżeli sami ich nie pomyślimy, tak? To jest mój i tylko mój wybór w którą stronę myślami ja chcę iść. Oczywiście tak jak zawsze może się nie udać w danej określonej sytuacji, ale ten wybór drugiego stopnia, to w którą ja stronę chciałbym, żeby to myślenie szło, to jest zawsze moje i tylko moje. Nikt mnie do tego nie może zmusić, jeżeli ja sam tego nie przyklepię. I o to tutaj dokładnie chodzi. Mam pełne prawo wybrać albo w sposób dołujący, samo i niszczący dla samego siebie, albo w sposób, który jest bardziej Pozytywny, wzmacniający, a przynajmniej nie deprecjonujący mnie samego. A to przecież i często jest właśnie naszym problemem, tak? że trzymamy się z tego czy innego powodu narracji, która to narracja nas samych upupia. Z jeszcze innej perspektywy można powiedzieć, że to wszystko o czym tutaj mówimy to jest taki... Głos w głowie, który nam opowiada zdarzenia. Oczywiście nie chodzi tutaj o żadną schizofrenię, nic z tych rzeczy, żadne słyszenie głosów, nic absolutnie z tych klimatów. Tylko trochę jeżeli ktoś z was ma doświadczenie z medytacją czy z mindfulness'em, to wie o co chodzi, że większość z nas ma taki głos w głowie, który od rana do wieczora słychać, który... Opowiada nam rzeczy, który je w pewną ramę wprowadza, taka wewnętrzna narracja, która nam stale towarzyszy i opowiada i wyjaśnia zdarzenia, świat i siebie samych. No to jest dokładnie to. Stoicy mówią, że nad to jest w naszej mocy, żeby to zmienić, i powinniśmy się skupić na tym, żeby. Tę właśnie opowieść i tę narrację zmieniać, a z poziomu jeszcze takiego, trochę żartu, kiedyś któryś z naszych polityków wybitnych i wspaniałych wymyślił coś takiego, co się nazywało maszyną bezpieczeństwa narracyjnego, w skrócie MBN, czyli Mabena. Ja nie pamiętam już, o co dokładnie chodziło, na pewno to były jakieś awantury bezsensowne, jak to w polskiej polityce, ale na, na poziomie jakby konceptualnym to było fajne, tak? Właśnie Mabena, czyli maszyna bezpieczeństwa narracyjnego, sposób używania narracji do jakby wyjaśniania sobie zdarzeń w taki sposób, żeby to było jakoś dla nas wzmacniające, żeby nas do czegoś prowadziło, tak? Mieć taką małą Mabenę w swojej głowie, to jest to o czym mówią stoicy, czy jakby zalecają, żeby ją stale kalibrować? Ten sposób wyjaśniania sobie zdarzeń. Dobra, a zamykając żarcik, i już wracając do takiego poziomu całkowicie serio, tutaj trzeba na pewno przypomnieć i powiedzieć, że to nie jest tak, żebyśmy się dobrze na pewno rozumieli, to nie jest tak, że te rzeczy faktyczne, zewnętrzne one jakoś nie istnieją, czy nas nie dotykają. Jeżeli ja złamię nogę, no to nie będę mógł biegać. Jeżeli boli mnie ząb, no to mnie boli. Jeżeli wypiję pół litra, to będę pijany, a jak Rosjanie przyjdą i zrzucą bombę, no to nie będziemy żyć, tak? I tego się żadnym myśleniem nie zmieni. Takie mentalne manipulacje nie zmienią tych zewnętrznych okoliczności i nie na tym stoi polega, żeby wierzyć, że się je da zmienić. Co więcej, no właśnie polega na dokładnie czymś odwrotnym, tak? żeby w punkcie wyjścia zaakceptować, że tych rzeczy o tautologio, że tych rzeczy, których nie kontrolujemy, no nie możemy Zmieniać. Mocno to podkreślam, bo to jest czasami mylone, czasami ludzie się spodziewają jakiejś magicznej, nie wiem, skrzynki czy czarnej magii, no to kompletnie tutaj nie o to chodzi. Stoicyzm nie polega na tym, żeby udawać, że się fakty nie dzieją, czy że nas nie dotykają. Natomiast stoicy mówią, że większość tego wpływu, który mają na nas rzeczy i świat zewnętrzny jest zapośredniczone właśnie przez nasze narracje, przez nasze wyobrażenia, przez naszą opowieść o świecie i nasze rozumienie samych siebie. Boli mnie ząb, złamię nogę. To jest zdaniem Stoików no, pewien taki fakt, który no, może jest bolesny, ale jest w jakimś sensie trywialny. On nie jest nieistotny, natomiast jest zewnętrzny, jest brzegowy, jest taki, z którym nic nie zrobimy. Jedyne, co możemy zmienić, no, to nasze myślenie w tej sprawie. I o to właśnie chodzi, że w takim ostatecznym, moralnym sensie o treści naszego życia. O tym, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, no decydują nasze wyobrażenia, nasze narracje, nasze myślenie. Po spełnieniu tych warunków brzegowych, no musimy je spełnić, no bo musimy je zaakceptować, czy chcemy, czy nie, to właśnie nasze wyobrażenia i nasze myślenie rozstrzyga o tym, czy będziemy szczęśliwi, czy nieszczęśliwi, czy kim w ogóle jesteśmy i co właściwie jest naszym życiem. Tak, trochę przewrotnie stawiając tą sprawę, można powiedzieć, że to nie jest tak, że się myśleniem naprawi świat zewnętrzny, natomiast z całą pewnością jest tak, że jeżeli nasze własne myśli będą nas unieszczęśliwiać, no to żadne zdarzenia zewnętrzne, choćby były najkorzystniejsze, to już nam nie pomogą. Zasadnicza taka główna rzecz, którą stoicyzm teraz mówi, jest taka, że te narracje, opowieści, wyobrażenia i myślenie możemy kształtować. Nie zawsze nie w pełni, ale z pewnością ono jest dużo bardziej plastyczne i dużo bardziej się naszym wysiłkom poddaje niż te zdarzenia zewnętrzne. Właśnie nasza wolność polega na możliwości i umiejętności kształtowania tych wyobrażeń, kształtowania naszego myślenia. Tak jak mówiliśmy poprzednio, nie chodzi o same zdarzenia, ale właśnie o reakcje na nasze zdarzenia, czy reakcje na nasze własne, własne reakcje. Tak samo tutaj. Nie w zdarzeniach. Tkwi sekret stoickiego życia, ale w tym, jak sobie te zdarzenia opowiadamy. O tym, jak to dokładnie robić punkt po punkcie, to będzie cały dzielny odcinek za dwa tygodnie. Na razie sobie jeszcze powiedzmy taką ważną rzecz, że na pewno zdarzenia zewnętrzne nie są od nas zależne w 100%. Natomiast jak właściwie z tymi myślami i wyobrażeniami? Czy one od nas z definicji zależą w całości? No, tak łatwo niestety nie ma, dlatego, że jest. Podświadomość, że są różne głęboko wdrukowane schematy myślenia, traumy i inne rzeczy, które są trudne do przepracowania, to jest raczej tak, jak mówiliśmy o tych reakcjach w odcinku dwa tygodnie temu, że często się no, nie uda niestety mieć taką reakcję, jaką chcielibyśmy mieć, ale to, jak chcielibyśmy zareagować, to już jest w 100% nasze i od nas zależne. Tak samo tutaj. Sporo naszego myślenia w ogóle jakby nie pochodzi od nas, z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Pochodzi z naszej socjalizacji, wychowania, wykształcenia, z kultury dookoła nas, od innych ludzi, itd., tak W znacznej mierze, czy nam się to podoba, czy nie, no myślimy pewnymi schematami przyjętymi z zewnątrz, które to schematy przyjęliśmy po prostu jako swoje świadomie lub nie. To absolutnie nie jest nic złego, no bo. Siłą rzeczy myślimy schematami, natomiast no, jeżeli jest tak, że jakaś reklama mi wmawia, że mam mieć jakieś tam drogie ubranie, czy koniecznie sobie kupić, nie wiem, NFT, czy jakiś tam inny badziew, no to... To jest szkodliwy sposób myślenia, ewidentnie. Albo nie wiem, jeżeli jestem chamski, złośliwy, czy robię podpierdołkę innym ludziom, o tym też będzie osobny odcinek. To prawdopodobnie dlatego tak jest, że jestem tak wychowany, tak się ukształtowałem, no jakby nigdy tego świadomie nie chciałem zmienić. Jeżeli tak myślę i robię, no to prawdopodobnie dlatego, że to przyjąłem z zewnątrz. Jakby nie ewaluowałem tego, nie zastanowiłem się, czy to jest okej, okay, czy nie okej, okay, czy to jest korzystne dla mnie, czy niekorzystne. I stoicy właśnie tutaj wchodzą i mówią, że na tym właśnie polega nadzieja dla człowieka, na tym polega optymizm. Tutaj jest nasza wolność, że w znacznej mierze możemy tym myśleniem manipulować, możemy je zmieniać. To nie zawsze się uda, nie będzie to nigdy do końca łatwe, bo własne myśli to bardzo podstępny przeciwnik, ale jest tutaj dużo więcej do zmiany i do ugrania, niż to się wydaje. No dobra, i teraz studium przypadku, bo trochę było abstrakcji. Teraz wchodzimy w maksymalny konkret. Na przykładzie wytrwałości, czy jak to się teraz ładnie mówi, naszej rezyliencji. Dużo się o tym mówi, zwłaszcza w ostatnich latach. O wytrwałości, czy takiej dzielności w obliczu przeciwności losu. Z tego generalnie stoicy są uznani oczywiście z niepoddawania się w ciężkich sytuacjach, z wytrwałości w trudnościach, w znoszeniu złego losu, cierpliwości w cierpieniu i tak dalej, i I myślę, że to jest bardzo fajny przypadek, bardzo fajny scenariusz, żeby właśnie pokazać, o co chodzi z tymi powieściami i narracjami. No bo to nie chodzi, jeżeli mówimy o tym, że mamy być dzielni, czy właśnie mieć rezyliencję, no to nie chodzi przecież o żadną tempą, siłę, czy jakiś taki biologiczny upór w obliczu przeciwności i nieszczęść, o to być może też, no ale nie przede wszystkim, tak, no nie chodzi o gołą siłę woli, tylko właśnie o to, jak zrobić, żeby tej siły woli nie zabrakło. Nie chodzi o udawanie, że te nieszczęścia, czy problemy nas nie dotyczą, czy że ich w ogóle nie ma, tylko właśnie chodzi o to, w jaki sposób sobie jakby wbudowujemy, to jakieś niedobre zdarzenia, które nas spotkały, w naszą narrację, w naszą opowieść o sobie samych, tak? Jak to właściwie będzie? Czy dane nieszczęście, czy dany problem nam udowodni, pokaże, że my jesteśmy nic nie warci? Czy też właśnie zmusimy się, żeby przyjąć ten problem jako przychodzący z zewnątrz, jako coś, co przychodzi jest problematyczny, ale jednak nie rozkłada nas i nie niszczy tego, kim właściwie sami jesteśmy. No i oczywiście to jest łatwo powiedzieć, trudniej wdrożyć, no a chodzi właśnie o to, Wdrażanie, tak? Spójrzcie na to w ten sposób. Co to tak naprawdę realnie znaczy, że ktoś mówi, no nie załamał się w obliczu przeciwności, czy był silny, twardy, dzielny itd., itd., czy nie, że znalazł motywację? No to są wytłumaczenia i frazy, na których pełno jest w internecie, natomiast, które niewiele tak naprawdę mówią, bo wytłumaczenie głębsze, no byłoby dopiero takie, że Bycie silnym, twardym, dzielnym, niepoddającym się i tak dalej, bierze się no, nie z jakiejś biologicznej siły, nie z siły woli nawet. Źródłem tego jest tak naprawdę sposób, w jaki włączamy te nieszczęścia czy problemy no, w naszą własną opowieść. Jeżeli coś mi się nie uda, a ja automatycznie to potraktuję jako dowód, że się do niczego nie nada, jestem beznadziejny, i tak dalej, no to w ten sposób nigdy z niczym sobie nie poradzę. A dokładnie taki często jest mechanizm, tak? Wszyscy terapeuci świata mają to na co dzień, że ktoś nam kiedyś coś powiedział w dzieciństwie, rodzice, jakoś zostaliśmy wychowani poddawali nibyśmy takim atakiem presją, i tak dalej. No i później w całym naszym życiu czekamy tylko na dowody, na kolejne przykłady, że to albo tam to się nie uda. Jeżeli tak mamy, jeżeli mamy taki sposób myślenia, no to nic dziwnego. Jeżeli podświadomie tylko czekam na dowody, że się do niczego nie nadaje, bo taka jest moja wewnętrzna opowieść o samym sobie, no to będę te dowody znajdował, tak? Bo tak to działa. Nasza własna dusza, nasz sposób myślenia jest niejako takim Organem poznawczym, dzięki któremu widzimy rzeczy w świecie. Na zasadzie, jeżeli jestem cynikiem, no to będę widział w świecie głównie cynizm i szukał cynizmu. Żeby widzieć jakieś dobro w świecie, no trzeba najpierw samemu stać się trochę lepszym i na jakieś dobro w samym sobie postawić. tak? I analogicznie tutaj, jeżeli jestem w jakimś sensie z góry nastawiony na to, że się nie uda, że się do niczego nie nadaje, no to będę dużo łatwiej znajdował dowody właśnie na to i je właśnie wpasowywał w moją opowieść o sobie. I ją jeszcze wzmacnia. Więc wracając po tej trochę dygresji, trzeba się oduczyć myśleć o jakimś nieszczęściu w kategoriach od zawsze wiedziałem, że to się stanie i że podświadomie na to czekałem. No bo jeżeli tak myślimy, no to prędzej czy później się tego doczekamy. Dobra, i teraz mój własny przykład, z taki osobisty, trochę intymny, w takiej też mikroskali, żeby było jasne, że ten stoicyzm nie musi być ciągle o wielkich i ciężkich rzeczach. Opowiadałem parę odcinków temu o wycieczkach, wyprawach jednodniowych z plecakiem pieszych, wielokilometrowych, I właśnie zaszło tak parę w zeszłym tygodniu w zasadzie, że w wyniku tych wycieczek zaczęło mnie dość mocno boleć ramię, obojczyk, tutaj okolica barku, odnoszenia plecaka, czy sam nie wiem od czego, no i natychmiast się otwiera całe studium takiego problemu, tak, i tu jakby kilka rzeczy widać, że no po pierwsze, Widzę, jak bardzo łatwo się w takim wypadku włącza takie negatywne myślenie, tak, no że skoro mnie boli, no dość mocny to jest ból tego ramienia, no to takie wycieczki są bez sensu, tak. No to oczywiście trzeba takie myślenie powstrzymywać, no bo w ten sposób nigdzie, nigdzie nie dojdziemy, natomiast na drugim jakby etapie te myśli w taki sposób trochę bardziej przebiegły, tak. Ubierają się w szatki jakiejś takiej pozornej racjonalności, tak, że skoro uprawiam ten sport niby dla zdrowia, no to jeżeli dostaję jakiejś kontuzji czy jakiś ból mi to sprawia, no to w takim razie to się wydaje bez sensu, no bo robi to wrażenie absurdu, tak? no bo skoro dla zdrowia, a tutaj coś mi się stało i tym razem ta pozorna racjonalność ma mnie zniechęcić. Uwaga, oczywiście temu też nie należy się poddawać. Natomiast na trzecim poziomie i to jest w pewnym sensie takie jądro tego, o co chodzi, no jest tak, że jest coś takiego w naszym myśleniu, że jeżeli dotknie mnie jakiś właśnie problem, cierpienie, ból, czy coś takiego, to natychmiast to się staje takie moje. Wyraźnie to widać w przypadku bólu fizycznego. Ja parę tygodni temu wyrywałem sobie ósemki, więc miałem kolejne przypomnienie, no, miejsce po wyrwanym zębie, jak, jak każdy uraz fizyczny no natychmiast się staje opuchnięty, wrażliwe, bolesne, to natychmiast się staje takie naturalne i oczywiste, że to miejsce jest bolesne, tak? że nawet nie pamiętam tego, jak to było, jak te miejsca po wyrwanych zębach mnie nie bolały. I z innymi rzeczami jest tak naprawdę podobnie, tak? natychmiast zaczynam się wydawać, że to jest jakieś poniekąd naturalne i takie nasze, że właśnie ten akurat problem Mamy. Niekoniecznie na zasadzie, że Ola Boga tylko mnie to spotyka, ale właśnie tak subtelnie, tak, że to ramię boli mnie od... Pół godziny, a od razu jest taka pokusa, żeby myśleć, że to jest takie moje, to jest takie oczywiste, że to mnie boli, to jest takie typowe, właśnie, że mnie w tym miejscu boli, i tak dalej, i tak dalej. To jest takie bardzo podstępne, tak, bo boli mnie od pół godziny, a już jestem gotowy sobie mówić, że od zawsze bolało i te 40 lat, kiedy nie bolało wcześniej, to w ogóle wymazuje mi się poniekąd z pamięci, tak. Nawet mi się zdążyło przypomnieć, że w 2008 roku, jak byłem w Bieszczadach, no to też mnie chyba w tym miejscu bolało. Mówiąc krótko, te. Jakby umysł, myśli robią naprawdę wiele, żeby wejść w ten schemat, który mnie jakoś pogrąży. No i temu się oczywiście trzeba przeciwstawiać. Nie myśleć w ten sposób, trakt, starać się to traktować jako problem taki zewnętrzny, to już parę razy ta fraza się pojawiła. Problem, który nie dotyka jakby mojej opowieści o samym sobie. Jeżeli mamy. Ta osławioną rezyliencję, jeżeli mamy tą wytrwałość, cierpliwość, właśnie tą siłę, żeby się nie poddawać, no to ona jest na takim najgłębszym poziomie zakorzeniona właśnie w naszej opowieści o sobie samych, o tym jak my o tym myślimy, co się dzieje i co nas spotyka. I tak jak powiedziałem, jak dokładnie tą opowieść zmieniać, w jaki sposób te narracje kształtować, jak się strzec tych niekorzystnych dla nas, to jest cała odrębna sztuka i o tym będzie cały oddzielny odcinek. Będzie za dwa tygodnie, punkt po punkcie, przez to wszystko przejdziemy. A na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że to dobrze Wam się sprawdzi. Szerujcie śmiało ten odcinek, jeżeli uważacie, że warto. Zapraszam na newslettera, zapraszam na patronite oczywiście. Kto jest zdecydowany na szkolenie ze stoicyzmu siebie w firmie, proszę o maila. I cóż, dziękuję ślicznie do usłyszenia w przyszłym tygodniu.